No to ja mówię, to jest śmieszne. Żołnierze tracimy, a zadowolenie w kraju wzrasta, dlatego że jednostki kosztują i produkują niezadowolenie, o ile się nie mylę. Kończę program Apollo, zajebiście. Bismarck. Publiczna deklaracja Imperium Irokowskiego. Właśnie nie wiem, czy się nie za chwilę nie ten, czekajcie. Postęp zwycięstwa. Nie, na razie wszyscy mają to. Nie mają jeszcze tego, dobra. Mają to, nie mają tego, dobra. Mówię kurwa tak poprawnie, że ja pierdzieliks, nie? Fakt, no patrzcie, że w jednej odzyskuję cały czas siły. Nic nie mogę zrobić, no. No, oni mają 71, widzicie, trudniej by było zdobyć mi Berlin w tym momencie. Kosztowny atak, wszystko kosztowny atak, nie? Mamy fregatę. O właśnie, czekajcie. Bombardowanie. Przeciwko jednostkom. O, bez sensu, ale. Widzenie, bywające, ruch. Dajmy sobie do ruchu. I ta fregata, niech płynie. Ostrzeliwać nam. Właśnie Wiedeń. Ci marzę, niech się wszyscy podleczą póki co. Niech tak będzie, niech się leczą. Załóż miasto, no tak, no ale muszę mieć jakąś tam odległość. A nie wiem, jak tu daleko jest do innego. A czy Rio jest bardzo tutaj blisko? Tu jest Edynburg? Serio? To Niemcy też tutaj coś postawili? Jesus. Jak oni to robią? Dajmy sobie koszary, zawsze to może coś mi pomoże. Ci w ogóle idą? Mają zamiar tam dzisiaj dopłynąć, dojechać, czy nie? Dajmy sobie artylerię. Trzeba będzie pancernik zrobić. Nie, dajmy sobie artylerię póki co jeszcze. Czy tutaj drogi prowadzą? No, jakoś to tam będzie wyglądało. Robią te drogi? Robią drogi. Dobra. Niech robią. Przejmiemy Wiedeń, będą mieli większe pole do popisu. Boże święty, co się dzieje? Będąc w bardzo bliskich stosunkach z swoim dworem, nie można było nie zauważyć, że twoja cywilizacja zaprzyjaźniła się z Rosją. Ja uczynię to samo, ale później, a wcześniej było, potępiam cię. Czemu mam tak mało pieniędzy? Wrogość, saksą armią dziw bierze, że nie zalała was jeszcze fara barbarzyńców. Spierdalaj. No dobra, faktycznie, no, ma rację, że trochę się męczę z tym Wiedniem. Chociaż Stuttgart, nie, Stuttgart też by było ciężko przejąć. Patrzcie, jak ciężko przejąć takie miasto. No, ci już tutaj kurwa nie żyją. Nie, jeszcze żyją. Wow! Ale kurczę, tyle co jego tam rozwalę, to tyle on mnie tutaj rozlupca, nie? Awans jednostki. Helsinki, dobra. Jakie jednostki? Tej, zajebiście. Osłona dystansowym. Fortyfikowanym, w trudnym, w otwartym. Dajmy w trudnym terenie. Powinno coś zwiększyć w takim razie z tego co kojarzę. Czekajcie. Nie, nic to nie dało. No dobra. Ja się tak bawię, oni mnie cały czas tu ostrzeliwają. No nieważne, to muszę. Czekajcie, fregata gdzie jest? Tutaj, tak? Kurwa, nie dopłynie. Trudno. Muszę ryzykować życiem tych jednostek, ale nie mam po prostu wyjścia, no. Muszę ich atakować. Wszystkim, co mam. Bo po prostu mnie zje ten Wiedeń, bo tyle, co ja ich wystrzeliwuję przez jedną turę, to oni mi oddają przez następną, tylko ja tracę życie, nie? To mnie zabije, więc może się odsunę. Już niedaleko, ale się odsunąłem. Kurwa, no i gdzie to miasto mógłbym założyć? No nie pokazuje mi tutaj nic, bo gówno generalnie widzę. Mówię, bardzo późno się, bo faktycznie jest możliwość zobaczenia całej mapy i trzeba mieć satelity do tego, ale to jest bardzo późno tak naprawdę na. Dajmy sobie zbrojownię, będziemy szkolić, znaczy dodawać doświadczenie jednostkom, które tutaj stoją, no ale cóż. Muszą, oni muszą to wygrać. Tutaj widzę jedna mi przyjaźń. Aha, przyjaźń z Grecją, przyjaźń z Rosją, dobra, super, wszyscy liżą sobie dupy. No, Wiedeń się fajnie ufortyfikował, dobra, to będzie mega długi odcinek. Chociaż nie, dobra, czekajcie, bo już przedłużyłem ile? Już prawie 50 minut ma ten odcinek. Demet. Dobra, albo inaczej, ja sobie to podzielę w takim razie. Nagrywam godzinny odcinek. Ja sobie go podzielę na pół w takim razie. Mieści to do 10 po. Bo za jakieś 10 minut powinien drugi odcinek kończyć, więc no tak jak mówię, ja sobie to po prostu podzielę.
Dobra, jedna jednostka mi... Aha, ta najsłabsza mi zginęła. To dobrze w sumie. Teraz fregata. Niewiele zrobią tak naprawdę. Ten pancernik trzeba było opancerzony. Kurwa, za każdym razem mi zginą te jednostki. Cholera jasna, no muszę, dobra, muszę się wynieść. Czekajcie, kto tu ma awans? Ci, zajebiście. Ty mi mogę jeszcze pocisnąć. Tak, dobra, niech będzie. Niepotrzebnie się tymi wycofałem, ale trudno. Teraz czy mogę ich... Wygląda to słabo. Może być różnie. Dajmy sobie fortyfikację. Quebec. Dajmy, dobra, dajmy sobie szkoła publiczna. Wybierz produkcję, kuźnia, niech będzie. Cokolwiek. Port morski, dobra, niech będzie. Już naprawdę pod koniec teraz mnie coraz mniej interesuje to, co robię w tych miastach. Bo wiem, że naprawdę to się zbliża już do końca. Mamy 1970 rok, właściwie jeszcze nie dotarliśmy do dzisiejszego roku, ale... obecnego roku, ale no. Dobra, Wiedeń, jesteś mój, no już kurde, bardziej być mój nie możesz, no. Zatem tu jeszcze posiłki płyną, to nie jest źle. No, jakąś jednostkę dostali teraz. Demet. Kurde, zabiją mi teraz tą jednostkę, bo... No widzicie, bo wyprodukowali sobie te działka. Jezus. No trudno. Co tu się dzieje? Fuck me! Ktoś tu kogoś zabił. Okej. Okay. Ludzie o najostrzejszych kijach. Wcale nie jestem ostatni. Hiawatha i Chingis Khan jest w ogóle... Chingis Khan w ogóle nie ma armii. Okej, okay, spoko. Lot. No to w końcu mamy lot. Dobra, tych tutaj ostrzeliwujemy sobie fregatą też. Dalej nic. Kosztowny atak. Kolejny kosztowny atak. Kurde no. Serio. Że w ogóle wyjdą i od razu ten. Aha, bo to z tego to nie ma co. Muszę wyjść na ląd dopiero. To się niech podleczą. Kurwa no, serio. Ja mam tam jakąś walkę, a oni tutaj... Nie, chuj, teraz patrz na drugą stronę świata, bo kurwa tak. No tu nie założę, no. Fajny skrawek z ziemi znalazłem, ale gówno tam widzę. Fuck, no poruszyłem się jednym tym. W trudnym terenie i przeciwko miastom, tak. Możesz jechać tutaj, chociaż to już chyba nie będzie koniecznością, ale trudno. Badania. Możemy robić jakieś badania, jej. Silnik spalinowy, 4 tury i zajebiście. Zamek, dobra, dajmy zamek. Tu już nie mam kogo nawet... produkować. Pancernik. Dajmy sobie... A nie, lotniskowiec mamy. Ale to co? On przenosi tylko jednostki powietrzne, to gówno. Dajmy sobie ten pancernik, mogę go wcześniej zrobić. A, czemu ja nie widziałem, że myśliwce już mogę robić tutaj? Są. Dajemy sobie myśliwce. Tu na razie, dobra, niech będzie zamek. I niech będzie giełda. Wieści z państwa miasta, wieści z Florencji. Walczy z lasą, które jest obok. No tak, mnie teraz to bardzo interesuje. A bo ja fregata tu jedna gdzieś pływa. No tak, o to chodziło. Tak, bardzo chcę przejąć ten Wiedeń. No, już tyle jednostek straciłem na nim. A już trudno. Jak mówię... Zmniejszy się ilość jednostek, to zmniejszają się koszty, chociaż i tak jestem teraz trochę w dupie. I na minusie, i ten, bo nic nie robiłem z związku... A, fuck me. Nie było sensu ich tak zostawiać, bo... A, szlak, i oni teraz się bardziej leczą niż... Niż znowu ten... Fuck, znowu to samo. Kurwa, nie, po jednej kratce chodzą, co za chuje. Naprawdę, no gówno robię, no. Koniki,
Chodźcie, koniki. Musicie mi pomóc, bo kurwa jest źle. Oni też po jednej kratce teraz będą chodzić. Co za sukin koteły. No, czekajcie. Aha, zniszczona jednostka, to wiem. Tu mam armatkę jeszcze, tak? Armatko, jedź. Kazałem ci jechać, a ty nie jedziesz. Czemu? Because fuck me. Tutaj w ogóle co za jednostka? Aha, to Rosja. Jednostka bez rozkazów. Gdzie jesteś? Jednostka bez rozkazów. To rób mi teraz drogę stąd do Bursy. On gdzieś sobie tam, wiecie, przemyśli, jak ma iść, później zacznie tu robić drogę. Dobra, następna tura. No ta droga jakby teraz była, to byłoby dobrze, no ale kurde, już ciul. Dobra, no teraz muszę już przejąć ten Wiedeń, nie ma szans po prostu inaczej, no. Silnik SK. SK to jest statek kosmiczny. Nigdy mi się to nie podobało. SK zamiast statku kosmicznego, no ale dobra, spoko. Jak wolicie. No i teraz ci mogą mnie rozgromić dzięki temu. Proszę nie. O, stało się, zajebiście. Uch. Ile oni się kurwa leczą, no naturę, to jest niesamowite. Awans jednostki, czekajcie. Której? Tej. No, pokaż mi ten awans. Okej, otwarte, trudne, leczą, atak dystansowy, może przez rzekę, możliwość wyleczenia całkowitego. Szkoda, że nie ci, no już trudno. Dobra, ostrzeliwujmy ich znowu, bo mnie za chwilę szlak trafi. Gdzie ta armata? Jedź, kuń. Chodź tu, kuń. Zniszczę to miasto w końcu, czy nie? No nareszcie! W twoje ręce wpadli cywile, których ojczyzną są Niemcy. Zwróćmy im tą jednostkę. Doceniam to, co zrobiliście dla moich ludzi. O. I zrobimy to samo. Przyłączymy sobie miasto. Znowu będzie niezadowolenie i tak dalej, ale to się wszystko będzie dało zrobić. Dobra, póki co myślę, że resztę jednostek po prostu wezmę. Póki co, no tutaj sąd oczywiście damy. Resztę jednostek powysyłam do miast, niech po prostu strzegą miast i tyle, jak na razie. Możemy ewentualnie coś myśliwcami. Dobra, na razie myśliwce sobie produkujmy. Zawsze myśliwcami możemy później coś zrobić. W Bursie. Dobra, weźmy te myśliwce, róbmy. Skoro tam już nie ma nic do roboty takiego ciekawe, to tutaj giełdę. Nie, tam już nie ma nic do roboty? Nie ma, no arsenał jest. Jaki z tym arsenałem póki co? Jest dla nas jasne, że jesteście nie bla 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 bla, spierdalaj. Nie podobało mi się, że przejąłem Wiedeń. No nie, no faktycznie. Siedźmy wszyscy i zarzućmy ekspansję, ale jak nas atakują, to jest kurwa dobrze. No i to jest właśnie logika całej cywilizacji. Jak my kogoś atakujemy, to zostajemy potępieni ze wszystkich stron, ale jak ktoś zaatakuje nas, no to już jest, to mam wyjebane, potępię ich. No i co z tego, ale żadnej pomocy znikąd. Ile ja się tukłem z Niemcami i nie dostałem żadnej pomocy znikąd. Ci Hindusi próbowali coś zrobić, dojechali do Niemców i tak... Uuu, panie, ja stąd wypierdalam i poszli w chuj. Państwo miasto Warszawy poznałem zajebiście. Co mi tam? Lotnisko. Czekajcie, bo teraz gówno widzę. Siły boi podczas przechwytywania powietrznych jednostek, podczas czyszczenia nieba. Walka kołowa, przechwytywanie. Dobra, dajmy sobie walkę kołową. A tu walka kołowa, przechwytywanie, celowanie, zasadzka, jednostki pancerne, pływające, zasięg. Dajmy sobie zwiększony zasięg. I na razie, czekajcie, tu mam tryb zmiany bazy. Aha, no tak, bo jednostki latające nie można trzymać sobie gdzieś, tylko trzeba je wysłać do innej bazy. Tu mamy jeszcze czyszczenie nieba. Nakazuje jednostce czyszczenie obszaru, przejęcie rok. No, czyli tak, wprowadzamy sobie jednostkę F1 albo w tryb czyszczenia nieba, czyli co podleci, to...
Co pod siedzibą obrzeże miasta, to napierdalam, albo czyli chronię miasto, albo daję przejęcie, czyli dowolny atak, nie? Czyli gdzieś tam w jakimś pewnie też większym zasięgu mogę przejąć atak z kogoś tam, jak leci na mnie. No i dobra, zróbmy sobie kolejne myśliwce. Dobra, tych pierdzielmy na razie tutaj. Ha, nie mogę. Dlaczego? Nie wiem. Chcę, żebyś dojechał tutaj. Czy to jest takie trudne? Nie jest. Dla niego nie jest. No popatrz. A państwo tutaj koniki... Ach, szlak. Koniki. Nie mogę ich ulepszyć do niczego. To jest głupie, ale okej. Okay. Koniki. Dobra, niech na razie zostaną w bursie. Ci niech wejdą do miasta i się leczą. Niech się leczą. Tych możemy zautomatyzować właściwie. Tu jest gdzieś miasto obok. Ci na razie niech... No niech czyszczą niebo. A nie, czekajcie, gdzieś mam... Okej. Okay. Aha, czyli sobie jakby lecę i sprawdzam teren. O to chodzi. Dobra, to nie zrozumiałem. Nie rozumiem tych dwóch trybów nigdy. O, jednak teraz możesz się poruszać, świetnie. No i przydałoby się kończyć jednak ten odcinek. W końcu. Zamiast półgodzinnego odcinka nagrałem sobie godzinny, który podzielę na pół, ale... Okej, tutaj coś sobie robotnicy robią, niech sobie robią. I tak to się wygląda, tak to wygląda. No nie wezmę, nie przejmę tego. No ale mamy jakieś teraz diamenciki, aluminium, silnik spalinowy. Możemy robić niszczyciele i czołgi, no w końcu. Okej, okay, niech... A przejęcie... Nie, aha, czyli on będzie sobie tam... badał, kurwa, no i nie mogę z tym nic zrobić. Tu widzę jakieś miasto, jest w ogóle... bo numerek widać, nie, przez niebo w tym miejscu. Co my tu możemy robić? Radio, wieża i tak dalej, projekt Manhattan. Dobra, zróbmy sobie tą teorię atomu i kino. To gówno zrobię, więc może się ruszmy stąd. Dobra, zawrzyjmy na koniec jeszcze jakieś umowy naukowe. Kurczę, i patrzcie, i takie Rio de Janeiro ma futra, jedne z nielicznych na mapie. I przydałyby się, ale no co, no to muszę teraz jechać, ich zajebać i najebać i dopiero przejąć sobie to. I później zrobić tu jeszcze, zanim ja to miasto doprowadzę 6 tur, zanim zejdzie mu... zanim mu zejdzie ten bunt, później sąd wyprodukować, później coś tam, wyprodukować w końcu, jak to się nazywa? Wyprodukować przystań, żeby w ogóle dostarczać surowce, nie? Masakra. O, jakie kurde, teraz mamy niszczyciel i w ogóle wszystko. Nie wiem właściwie, co im dawać. Cyrk. Zróbmy sobie cyrk. Zajebiście. Czyli przejęcie broni miasta, a to czyszczenie nieba to jest leć w tamtą stronę i ten. Napotkasz opór, to zapierdol, nie? Coś w tym rodzaju. Wenecja. Co oni mi tutaj... Kogo oni tu zabili? A nie, to Arabowie. Nie Hindusi, tylko Arabowie. Jestem właściwie... Nie, nie jestem Hindusami. To Arabowie tam są, a nie ten... Kurde, miałem umowy naukowe zawrzeć, a ja... Co ja w ogóle robię, no? Czy to Arabowie... Nie, o, Niemcy, kurde, się coś ruszyli. Potępienie. Czemu? To jest spoko, bo wiesz, hajłata, ty ospokój dupę, bo tak naprawdę to chyba z 10 razy prosiły mnie inne państwa, żebym przyjechał i ci napierdolił, ale nie miałem na to czasu. No. Wenecja w sumie jest łatwym atakiem, można by ją przejąć.
Okej, czyszczenie nieba, dajmy sobie i znowu dajmy sobie zasięg. Przejęcie. Czy niech tutaj się sfortyfikują. Ci się wyleczyli, tak? To w sumie niech oni lecą tutaj do konia. Gdzie są moje pozostałe jednostki? What the fuck, gdzie są? A, tu jest, dobra. To nie, tą sobie jedną wezmę do Adrianopolu. Tak, żeby, wiecie, mieć jednostki w miastach. No musiałbym przepłynąć, ale nie chcę mi się, zostawmy to Rio de Janeiro. Akademia Wojskowa, no dajmy sobie muzeum. Dajmy sobie arsenał. I zobaczmy na jakieś te... na jakieś umowy naukowe czy coś. No, nie ma pieniędzy w ogóle. To szkoda, szkoda zachodu cokolwiek z nim, o czymkolwiek gadać. Octavian August. Salve. Umowa naukowa. Procede. Zajebiście. I Arabia też, umowa naukowa. O, nie ma, ktoś nie ma funduszy, on nie ma funduszy, tak? Ja mam, on nie ma. No dobra. Natomiast ja tracę. Może chcielibyście ropę? Konie aluminium. No niespecjalnie. Żelazo. No dla nas to jest w porządku. Co za gnojek, no. Nie, ja chcę złotą naturę, bo masz strasznie dużo naturę. Okej, jeszcze to i to. Ten zostawił tak. Złotą naturę. 6. To ja chcę 6. Tego nie chcę i nie chcę koni. Kalla. Co? Słucham? Co go? Pojebało go. Czekajcie, jeszcze raz. Żelazo. Nie, kamień szlachetny chciałem im dać. A to było wcześniej złotą naturę. Nie rozumiem dlaczego. Przecież ja go nie dodawałem. A, fuck me, nie to. Złotą naturę chciałbym 6. Zgoda, no i zajebiście. Rosja. Jesteście znowu tak biedni jak zawsze? Znowu jesteście biedni jak zawsze. Co chcesz za ropę? Sami macie ropę, nie? Może Niemcy by coś chcieli. Żelazo chcecie? Żelazny kraju? Że jesteście biedni jak sukin kot. Das ist inakceptabel. Za ropę, konie i złoto. Pierdol się. Może jeszcze Aleksander by coś chciał. Żelazo nie jest atrakcyjnym surowcem tak naprawdę w tym momencie. No nic nie chce. Dobra. To trudno. Może Irokezi coś chcą. Chcecie srebra? Złoto, ropa, konie, otwarte granice. Okej, okay, a jakbyśmy tak zamiast złota dali sobie złotą naturę. Na przykład złotą naturę. Dajmy sobie 3. Bez żelaza. Dajmy srebro. Dobra, weźmy tak. A dalej nas potępiają. Dobra, dajmy sobie tę następną turę, zobaczymy jak tu się wskaźniki pozmieniają, nie pozmieniają. Dobra, na razie to sobie zajadę tym tutaj i niech się fortyfikuje. I teraz mogę sobie tu wejść i pozwiedzać ich kraj, tak? W końcu. Za co niby mnie potępiasz? Co ja kurwa takiego robię? Wszyscy mnie potępiają, no. Za przejęcie sobie dwóch miast. W końcu przez całą grę nic nie robiłem, teraz przejąłem dwa miasta. Non stop tak ludzie, no. Kurwa, tu samoloty lecą, coś najebują. Skąd te samoloty? Co tu się dzieje? Kto z Hajłatą walczy w ogóle? Katarzyna kończy dopalacz. A czekajcie, zobaczmy czy to pokazane jest w przeglądzie zwycięstwa. Powinno być, ale...
przykre, że... Spierdalaj. Nic go nie zrobiłem. Czemu tutaj nie pokazuje... To jest bez sensu. Czekajcie, musimy czekać na swoją turę. Znaczy, to bym chciał zobaczyć w cywilizacji, że... wiecie, mogę sobie robić wszystkie przeglądy i tak dalej i to sprawnie działa, bo tutaj niby mogę, ale to się kurwa jebie strasznie. Żebym mógł sobie robić przeglądy, kiedy nie jest moja tura. Nie mogę zarządzać państwem, ale mogę sobie czytać różne rzeczy. A tutaj no generalnie mogę tak zrobić, że... Zrobię sobie, włączę sobie przegląd, ale gówno zrobię, bo się wszystko tnie, bo... Milion różnych tych. Milion różnych rzeczy. Albo nie, dajmy na razie sobie bogactwo. Edynburgi Rodeżynery się kłócą. Co mnie to obchodzi? Wybierz produkcję. Jej, bank, akwedukt, jej. Dajmy sobie coś, co by zadowoliło naszych ludzi. Nie ma nic takiego. Dajmy sobie akwedukt. No nie zwiększy mi się to zadowolenie. Damn it. Ale kurczę, fajnie, po prostu te wszystkie surowce zagrabiłem. I kość słoniową w ogóle mam. Hu, hu, hu. Mi się wydaje, no jest tu jakieś wydobycie chyba na tym, nie? Jest. Ajajajajajajaj. No jak, która jest godzina? Jesus, znowu przedłużyłem jeszcze ten. Jeszcze o 10 minut, kuźwa, no i tak non stop. Aha, Montreal z Edynburgiem, to tak pierdala, widzę. To dopiero dziwne. Okej, okay, ładny konflikt się tu wpieprzyłem. Czyli on też sobie atakuje, no to kuźwa, mnie potępia, a sam atakuje miasta. No to niech spierdziela gnojek, nie? Kurzające, że tak, raz, jedna kratka, druga kratka, trzecia, czwarta. Czyli na tej bym mógł zrobić, no ale znowu raz, dwa, trzy i już jest inne miasto. Ojo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 j
Mówię, za późno są te satelity, żebyśmy mogli faktycznie coś zrobić. Właściwie zobaczmy sobie na drzewko technologii. Gdzie my już jesteśmy? Aha, czyli właściwie epokę przemysłową właśnie kończę i została mi cała epoka współczesna, jeszcze później przyszłość. No trzeba przyszłość mieć, żeby wiecie, żeby wygrać, no to trzeba mieć ten. No i że jest ta technologia przyszłości, którą się robi i robi i robi i robi non stop, no ale to nic nie da, nie? Po prostu ona się nie kończy. Niemcy tu atakują Wenecję, widzę, oj to ostro. Sam powinienem teraz zaatakować Wenecję. To by było śmieszne. Ej, przejmujecie miasto, które sam chciałem przejąć. Spierdę. Chłodzenie, zmieniła mi się ten. Może przez umowę naukową albo coś. Ej. Dobra, no długo to już chyba nie potrwa. Nie wiem ile jeszcze, ale tutaj intensywnie kończą te wszystkie. Te wszystkie, widzicie, badania i tak dalej. Które jest? O Boże, przedłużyłem. Dobra, ale te odcinki wszystkie zawsze były dłuższe. O Boże, no i teraz mamy wszystko lądowe, pływające. Dobra, dajmy lądowe. I zasięg ruchu. Nie mogę sobie budować, no ale to kurde. Już mnie to nie cieszy. W sumie co wybuduję, to wszystko jakoś tak mech. Już nie chcę nikogo atakować. Szczerze mówiąc, chciałbym już zakończyć tą grę. Tak naprawdę. Budujmy to tam wszystko, ale to... No też budujmy Akademię Wojskową. Tak jak mówię, chciałbym już szczerze mówiąc zakończyć te wszystkie... tą całą serię. Świątynię sobie dajmy. O, mogę ustrój przyjąć, nareszcie. W końcu coś. O, 15% do nauki w czasie, gdy obywatele są zadowoleni. No to mi się nie przyda. 20% do nauki od każdego specjalisty. A co my tu mamy? Kasztę... O, właśnie, to! Myślałem, że to już mama, tego nie mam. Kasta wojskowa. I teraz wszyscy będą zadowoleni. Nie.
To jest tak, że jak mam jednostkę w mieście, która, wiecie, jest w tym mieście, fortyfikuje to miasto, to... Co, nie trafiliście do miasta? Jesus. To wtedy zadowolenie się zwiększa. Widzicie, zwiększyło się. Miałem jeden, teraz mam w tym momencie dwa, dlatego że żołnierze weszli do miasta, nie? Tak to wygląda. O, tutaj się zwiększyło chyba zadowolenie. Też teraz już sąd się produkuje. Zajebiście. Jeszcze jednostka bez rozkazów. Aha, nie no, sieć tam. Dobra. Ostatnią turę robimy i kończę ten podwójne, to podwójne nagrywanie. Ale tak jak mówię, nie będę robił, kurwa, półtorej godzinnego prawie odcinka. Słuchajcie, zacząłem kiedy? 10 po jest 15 po. Nie, 25 po, czyli godzinę 15 już gram. Zajebiście. No, no, no. Ostatnia tura. I zakończymy. I... No i co? I to jest 8-9 odcinek właściwie nagrałem, czyli ten co kończę w tym momencie to jest 9. Ja mówiłem, że będzie 10 odcinków i tego się pewnie podtrzymam, także myślę, że sobie troszeczkę jeszcze tutaj pogram, coś po nie wiem właściwie co. Coś porobię i zrobię taki odcinek, już będę pewien, że praktycznie to się kończy. Bo wiecie, tu jest tak, że można wygrać na wiele sposobów, tak? Każde państwo może wygrać na wiele sposobów. I wtedy jakby gra się kończy, ale można kontynuować grę po zakończeniu, po zwycięstwie któregoś z państw można nadal kontynuować rozgrywkę i właściwie ona wygląda tak samo cały czas, nie? Tylko się po prostu prze do przodu i wtedy można faktycznie bawić się, wiecie, w rozwalanie tych wszystkich kurwa cywilizacji i osiągnięcie jakiegoś tam, jakiejś przewagi i tak dalej, co to jakiś ziomek tam, pamiętam jakiś artykuł, że jakiś ziomek gra od tam x lat, od kilkunastu lat gra w Cywilizację 2 i mówię, że zostały trzy państwa, znaczy jego państwo i dwa następne i nikt nie może wygrać nigdy, nie? Śmiesznie to. Dobra, nie podejrzewałbym, że osadnikami będę, kurwa, odkrywał mapę, ale cóż. Wieści z państwa miasta, Helsinki, tak, moja fregata gdzieś tu chyba pływa. A może i nie, co oni chcieli? Aha, Helsinki, Florencja w poważnym sporze. Boże, i znowu mam, kurwa, złoto w pizdu poszło. Ja nie rozumiem czasem, co się dzieje z tym złotem. Że jakieś... Coś mi się skończyły ten... O Boże, ten jak najebał, kuźwa, nalotem normalnie, nieźle. To już ma bombowce. Takiej nowożytnej ery. Czy ery współczesnej, a nie ten, a nie jakieś tam Messerschmitty z ery przemysłowej, powiedzmy jeszcze. Tylko co mnie to kurwa obchodzi, że oni atakują Wenecję? Naprawdę, co mnie to do cholery jasnej obchodzi? Aż ciekaw jestem, jakby to było im zrobić, że tak przejąć im to miasto, tak wiecie, zobaczyć, że jest ostatnie kurde kratka i tak jeb jednostkom i chuj. I gówno zrobicie. Quebec prosi o jedwab. No to można akurat zrobić, chyba. Mamy sobie bibliotekę. Zobaczmy, czy ten jedwab możemy od kogoś kupić. Salwy. Macie jedwab. Co chcecie za jedwab? Srebrze, żelazo, konie. Dobra, spoko. Dla mnie luz. Do widzenia. Dobra, także zakończymy sobie tutaj w końcu odcineczek i co? No i mówię, ostatni, kolejny będzie już tym ostatnim, także ja tutaj może chwilę pogram, coś porobię, Będę wiedział, że to już się faktycznie koniec zbliża. To się jebnie odcinek. Myślę, że już niedużo zostało. Tylko wkurza mnie to, że nie widzę postępu zwycięstwa tych. To jest moje chyba. Dwóch graczy ukończyło program Apollo, ale nie widzę, jak tutaj kończą te, nie? Muszę spamiętywać to, co ukończył. To trochę bez sensu. No, także, aha, właśnie, no i to są te zwycięstwa, tak? Także mamy, albo możemy zrobić sobie dominację, czyli po prostu rozpieprzyć wszystkie państwa, albo zwycięstwo naukowe, tak jak mówię, czyli doprowadzenie drzewka technologii do końca, czyli zbudowanie statku kosmicznego, wysłanie go w kosmos, to jest wygrane przez wyścig o kosmos. Zwycięstwo dyplomatyczne chyba jest najtrudniejsze, z tego względu, że
trzeba być tak naprawdę zajebistym państwem, że jak ktoś tam, jeden kraj może wybudować ONZ. Nieważne w którym kraju stanie, ale znaczy nie, chyba jest premia, że w twoim kraju jak stanie ONZ, to już masz z marszu jakby jeden głos, czy coś w tym rodzaju, nie? No jest tak, że co jakiś czas, jak jest wybudowane ONZ, to co jakiś czas przeprowadzone zostaje głosowanie na powiedzmy najlepsze państwo, jak można to tak określić, tak? Czyli najbardziej takie dyplomatyczne, ugodowe, które wiecie, no wiecie, dźwiga ciężar całego świata jakby, tak? Jeżeli jest takie państwo i wtedy wszyscy zagłosują na to państwo, to jest właśnie tutaj jest suma dostępnych głosów i głosy potrzebne do zwycięstwa. Połowa głosów jest potrzebna do tego, żeby wygrać właśnie poprzez zwycięstwo dyplomatyczne i wliczają się tutaj nie tylko normalne państwa, ale także państwa miasta, których zawsze jest dwa razy więcej niż normalnych państw, nie? Tylko oczywiście no, to co odpadnie, to odpadnie, nie? Także jeżeli zniszczymy jakieś państwa, no to automatycznie zmniejsza się liczba głosów, no bo ten, tylko że wtedy mamy raczej małą szansę na to, że to akurat my zostaniemy wybrani, ale jest możliwość właśnie wygrania, co jest, tak mówię, jest najcięższe chyba to. No i jest jeszcze zwycięstwo kulturowe, czyli właśnie tak jak tutaj widzicie, Arabia ma 4 z 5 gałęzi ustroju społecznego. Jeżeli będziemy mieli 5 gałęzi ustroju społecznego do końca rozwiniętych, czyli tutaj, w tym, czyli w całości przyjęte, nie? Czyli powiedzmy, że ja bym to musiał zrobić tradycję, wolność, honor, racjonalizm i handel. Ale to sporo brakuje, czyli tutaj brakowuje mi 3, 4, 7, 11, 15 jeszcze ustrojów, tak? A on ma już 4, powiedzmy, zrobione. Wtedy też mogę wygrać poprzez zwycięstwo kulturowe, tak? No, to tak to mniej więcej wygląda. Tylko mówię, fajnie by było, jakbym widział, kto właśnie, kto ile ma już zwycięstwa. Polityka globalna. A, tu wszyscy mają wojny, o Boże. No dobra, także to, kto wygląda. Dobra, kończmy odcinek, tak jak mówię, kolejny będzie tym ostatnim, mniej więcej dobrze wyszło z tymi odcinkami. Także co, trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcineczkach, bye bye.